Kochani, takiego odcinka jeszcze nie oglądaliście. Zebrałem wszystkie najciekawsze komentarze od widzów pod filmikami, ale komentarze dotyczące borówki. No i cóż, witam Paweł. Fajnie, że miałem tutaj mam przyjemność odwiedzić Cię w biurze, w szkółce, bo tu, moi drodzy, właśnie się dopina temat sprzedaży krzewów, tak, w tym miejscu. No, w większości tak, w większości w biurze. Słuchajcie, moi drodzy, pierwsze pytanie, które mnie zaciekawiło pod ostatnimi materiałami od widza. Co z krzewami po owocowaniu? Mamy połowę października. No, już troszeczkę po owocowaniu, ale chętnie tutaj się dowiemy. No, z krzewami pokażę, która odmiana. Odmiany wczesne, oczywiście Duke, tak, na przykład Spartany. Cała reszta, no, w trakcie owocowania, gdzieś tam innych jeszcze odmian, tamte już kończą owocowanie. Należy pamiętać przede wszystkim o jednej rzeczy, która nadal gdzieś jest zapominana, że owoce produkujemy już rok wcześniej. Czyli jeżeli skończyły nam owocowanie odmiany wczesne, w tym samym czasie odżywiamy, pompujemy i lejemy, podlewamy wodą odmiany średnie albo późne, to nie można zapominać o tamtych. Również trzeba je odżywiać. Wtedy już nie tak mocno i może nawet nie fertygacyjnie, a bardziej dolistnie, żeby wybudować siłę pąków kwiatowych, które będą się tworzyły właśnie jesienią, później przez całą zimę i wiosną. No, jak to ja zawsze mówię kolokwialnie, jak grubasa wyrzucimy na mróz, wytrzyma dłużej niż ten chudy, a jeszcze jak flaszkę ma w kieszeni, to na pewno godzinę dłużej. I to samo jest z borówką. Jeżeli nie zapomnimy o niej, że trzeba ją podlewać do samej jesieni, bo ona cały czas przecież żyje, już nie rodzi, ale żyje. No, kobieta po porodzie też potrzebuje potem jednak opieki całej, tak? I borówka też się tu wysili na to owocowanie bardzo. To jest dla niej ogromny wysiłek wyrzucić z siebie te 15-20 ton z hektara, więc musimy ją potem wesprzeć po tym owocowaniu. Czyli przede wszystkim pamiętać o nawodnieniu cały czas, może być odżywianie fertygacyjne jeszcze gdzieś tam do pewnie połowy sierpnia, a potem już raczej przechodzimy na odżywianie dolistne, no i usypianie jesienią, tak? To teraz omówione jest w ostatnich odcinkach. Pytanie, które zadał mi widz, który przyjechał do mnie, do gospodarstwa, na kwaterkę właśnie naszą tutaj testową. I to też pytanie mnie ciekawi. Co z tym zakwaszaniem? No bo jeżeli już mamy, załóżmy wrzesień, czy dalej zakwaszamy tą wodę do podlewania, czy już możemy sobie odpuścić? Ogólnie w większości, jeżeli woda w studniach nie przekracza 8 pH, a z reguły jest to pomiędzy 6 a 7, to jeżeli przez cały sezon podajemy różne nawozy, które dokwaszają, podajemy w fertygacji również chociażby same siarczany potasu, tak, czy jakieś inne środki dokwaszające, ten ostatni miesiąc czy dwa, jak nie będziemy zakwaszać, to się naprawdę nic nie stanie. Oczywiście zamieniamy dokwaszanie gdzieś już pewnie w połowie lipca. Nie stosujemy już kwasu azotowego, tylko zaczynamy stosować kwas na przykład fosforowy, tak, czy potasowy, może to być pekacit na przykład. Są plantacje, które dłużej stosują kwas azotowy w mniejszych stężeniach. On naprawdę też krzywdy nie robi, ale w momencie, kiedy zamienimy te kwasy, raz, że wzmocnimy roślinę na zimę, bo sam fosfor zagęszcza soki w roślinie. Robi się coś takiego jak zagęszczenie właśnie w komórce tego materiału komórkowego, co już sprzyja mrozoodporności na właśnie na zimę, a też i zawiązaniu lepszych pąków na kolejny rok. No, system korzeniowy też się od razu lepiej przygotowywuje, bo fosfor wpływa na również drewnienie i wprowadzanie w stan uśpienia systemu korzeniowego, który no, musi nam zbrunatnić na jesień, bo inaczej zmarznie. No ale też jest takie pytanie, to też często mnie trapiło, do tej pory nie jestem pewien właśnie, jaka jest odpowiedź prawidłowa. Jeżeli mamy, załóżmy, krzewy, które posadzimy na wiosnę, czyli zostawiamy je na jesień w gospodarstwie. Jak możemy sprawdzić, czy jest odpowiednia wilgoć w tych doniczkach, no, albo też borówka, które mamy posadzone właśnie na jesień. Czy jest ryzyko przesuszenia? Jeżeli... Oczywiście, nie ma nic gorszego niż przesuszenie roślin, zwłaszcza w borówce. Dlaczego? Dlatego, że one rosną raczej w substracie, w torfie. Torf ogólnie jest higroskopijny, ale jeżeli ma pewien stopień wilgotności, to on zasysa, wciąga w siebie. Tak? Jak mamy lekko wilgotną doniczkę, wstawimy do wiaderka i tam na dnie będzie trochę wody, to wypije. Ale jak mamy całkiem suchą doniczkę, taką, gdzie ten torf naprawdę wysep, to spływa jak po kaczce. My jak wstawimy tą suchą doniczkę do tego wiaderka, to dopiero po kilku godzinach zaczyna gdzieś tam to mocniej zasysać. I dolać później taką doniczkę jest straszny problem. No w gruncie mamy łatwiej, tam wilgotność zawsze jakaś jest, ale jak mocno przesuszymy, to ta woda też będzie gdzieś zawsze uciekała na boki, zanim tutaj się przeleje.
A z reguły tak się dzieje w szczycie sezonu, kiedy mamy wszystko do podlania, pompy nie dają rady i tak dalej, więc jeżeli sobie odpuścimy i zaniedbamy, to może się okazać, że tu chcemy dolać i musimy lać 5 godzin, a zawsze wystarczało 30 minut, a w tym czasie zaniedbamy inne pola, więc to jest bardzo trudne, czasami do naprawienia w krótkim czasie, a mamy go mało w sezonie. Jak sprawdzić wilgotność? No oczywiście możemy kupić odpowiednie przyrządy, tak? Chociażby, no nie wiem, higrometr chyba, tak? Ale no, w zasadzie my nigdy nie korzystaliśmy, nie jest to potrzebne. Przez lata ludzie sobie radzili bez nawigacji i przez wszystkich ustrojstw i dawali radę. Najprostsza metoda, jak ja to mówię, na palec. Jak wsadzisz palec i jest mokro, to jest dobrze. Ale mokro to też takie bardzo szerokie pojęcie. Najlepiej jest wziąć garść tego substratu, tej ziemi i ścisnąć w dłoni. Masz czuć, że on jest mokry. Jak rozewrzesz dłoń, to ma się taka delikatnie kulka robić, ale ma się zaraz rozsypać. W momencie, kiedy ściśniesz tą ziemię, torf w ręku i nie daj Bóg ci woda między palcami przechodzi, to też trzeba pamiętać, że to nie jest ryż. Ona utonie. Po prostu borówka oddycha korzeniami, musi mieć wilgotność, musi mieć tlen, a zalana, czyli jak będziemy ściskać torf i będzie wychodziła woda, no to może nam zgnić po prostu system korzeniowy. Ale też nie popadajmy w totalną gdzieś tam paranoję, bo w momencie podlewania to przecież przez godzinę czy dwie tam będzie tak mokro. A dopiero na drugi dzień włączamy znowu pompę, więc jeżeli jest to czasowo zalewane, godzinę, dwie, trzy dziennie jest mokro, to jest naturalna metoda. Musieliśmy pauzę zrobić, bo zadzwonił telefon. I teraz najpopularniejsze pytanie w całej branży ogrodniczej, od drzewek po borówki, po kwiaty, kiedy lepiej sadzić? Jesienią czy wiosną? To jest chyba najpopularniejsze pytanie w internecie. W internecie i do mnie klienci dzwoniąc, zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści też to pytanie często zadają. I w zasadzie można powiedzieć, że rośliny w doniczce, które rosły całe życie w doniczce, to można sadzić cały rok. Dlaczego? Dlatego, że nie naruszamy ich systemu korzeniowego. Ale jest kilka ale. Przede wszystkim rośliny ze szkółki kontenerowej, czy w ogóle z placu, z ogródka gdzieś tam, które rosną sobie cały rok na dworzu, na zewnątrz, są zahartowane do warunków atmosferycznych, możemy rzeczywiście sadzić cały rok. Jednak jeżeli kupujemy tu właśnie borówkę, o której mówimy, i kupujemy ją roczną, tak, czy właśnie tak zwaną dwuletnią, z tuneli, gdzie to jest litrowa czy półtora litrowa doniczka jest... Mówimy o roślinach, które rosły w tunelach całe życie, to niestety możemy je sadzić tylko w momencie, kiedy nie będzie przymrozków i to spadki do minus 3, minus 5 stopni potrafią te rośliny zabić. Więc tutaj powinniśmy sadzić koniec maja, początek czerwca do gdzieś tam sierpnia, żeby one jeszcze zdążyły od sierpnia, na przykład końca sierpnia, zaaklimatyzować się w gruncie, przejść ten cykl cały jesienny tych temperatur 0, minus 1, minus 2 i tak dalej, żeby się zahartowały do zimy. Jak odróżnić te rośliny? No w większości odróżnia się po poziomie zdrewnienia, sztywności roślin. Im sztywniejsze, im bardziej zdrewniałe, tym starsze. I tak najprościej to odróżnić. No, czyli możemy sadzić ogólnie rośliny i wiosną, i jesienią, i nawet zimą rośliny, które są na kontenerowni. Jednak najlepszym rozwiązaniem sadzenia takich roślin, na przykład, które my sprzedajemy z kontenerowni, jest to czas od września do końca października. Może to być jeszcze gdzieś tam do połowy listopada. Nie chodzi tutaj o żadne mrozy, że to może nam przeszkodzić, bo możemy również w styczniu mieć plus 15. Chodzi o to, że jesienią z reguły w Polsce mamy w ogóle bardzo mało opadów deszczów, ale jesienią jest ich dosyć sporo. I w momencie, kiedy zasadzimy w ten pulchny rów, pulchny torf, czy ten substrat cały w rowach, jak my zasadzimy tą roślinę, te 2-3 cm głębiej, ona przez te deszcze wszystkie się zaście, ten materiał luźny, deszcz powpłukuje, ona będzie sztywno w tej ziemi siedziała. Chodzi o to, żeby nie było wypychania mrozowego. Nie wiem, czy zauważyliście Państwo kiedyś, że na przykład wbity gwóźdź w ziemię czy drut podczas mrozu wychodzi do góry. Następuje wypychanie materiału luźnego do góry. I w momencie, kiedy zasadzimy właśnie w styczniu, a przyjdą za chwilę wysokie mrozy, to nie zdążyło się zasać, może wyjść tak, że ta doniczka nam wyjdzie do góry po nas, ponad grunt, system korzeniowy jest odkryty i to na 100% zmarznie. A przykryty i mokry korzeń nigdy nie zmarznie. No bo tutaj teraz ten temat poruszony jesiennego sadzenia, temat tego zdrewnienia. Jak my możemy rozpoznać, czy to ten dany krzew jest starszy, młodszy, czy jest bardziej właśnie zdrewniały?
Jednak borówka drewnieje w charakterystyczny sposób. Najpierw się ta kora robi taka lekko czerwona, potem się robi sztywniejsza, taka jak na drzewie. Wiek można rozpoznać po tym, że najmłodsze pędy zawsze są wiotkie, takie miękkie, gięte, żywozielone. Im starsze, tym będą bardziej ciemne, brunatne bądź brązowe. Ewentualnie już nawet starsze, takie 2-3-letnie, mogą mieć popękaną korę. I to jest naturalny efekt starzenia się borówki. Im starsza, tym będziemy taką łuszczącą się popękaną korę będzie miała. Nigdy nie będzie to tak gładziutkie. No, trochę tak jak na brzozie. Brzoza też zawsze łuszczy się, nie? To wygląda na borówce bardzo podobnie, tylko że jest to cały czas brązowe. Też dużo pytań jest właśnie, że plamki się pojawiają i że to się dzieje. To właśnie to jest moment drewnienia. Teraz tak. Tak, czasami tak. Z doświadczenia prowadzenia kanału na YouTubie zdaję sobie sprawę, że my materiał publikując danego dnia, danej porze, powinien ten temat dotyczyć teraźniejszości. Czyli skupmy się teraz na jesieni. Sadzimy, załóżmy, mamy 10 października borówki. Czy my ją teraz tniemy, czy dopiero na wiosnę? Bo to jest też pytanie, które otrzymujemy tutaj pod filmikami najwięcej. No tak, no za każdym razem praktycznie 3-4 razy w roku poruszamy temat cięcia i młodych, i starszych roślin i te pytania nadal powracają jak bumerang. Nawet w ostatnim filmie ujęliśmy stwierdzenie, że ciąć na wiosnę, jak ktoś do mnie zadzwoni, to i tak potwierdzę, że na wiosnę, a i tak dzwonią i pytają, panie Pawle, ja oglądałem, wiem, że na wiosnę, ale wolę się upewnić. Jeszcze raz, zgodnie z zasadą, tniemy na wiosnę. Dlaczego? Dlatego, że każde cięcie pobudza roślinę do życia, do wegetacji. Jeżeli ją teraz obetniemy, czy to z naszej szkółki, czy innej, czy już rosnącą na polu, może dojść do takiego momentu, gdzie ona poczuje, że już jest wiosna, że ją troszeczkę to pobudzi, bo coś się chce wyrwać, zniszczyć i ona ruszy z wegetacją, może otworzyć pąki, te soki mogą nie tyle co wrócić z korzenia, ale nie zostać odprowadzone do korzenia i ona może ruszyć z powrotem. Oczywiście na wielkich plantacjach, kilkudziesięciu czy kilkuset hektarowych, nie ma możliwości czekania do wiosny i cięcia, bo po prostu fizycznie nie zdążą tego 2 miesiące zrobić od stycznia i tną to już od jesieni, ale wtedy bardzo dobrze się przykładają do usypiania. Czyli już te krzewy są usypiane od sierpnia, jak one we wrześniu śpią, to nie zaczynają je ciąć. Ale młode rośliny tniemy tylko i wyłącznie wiosną. Chyba, że są to sadzonki słabej jakości, bardzo wybujałe do góry i jeszcze gdzieś tam właśnie z tunelu, gdzie je zasadzimy, one są wiotkie i się przewracają. No to jak wiatr ma je nam zniszczyć, połamać, wyłamać przy szyjce korzeniowej, bo niektóre odmiany są sztywne, a niektóre są kruche po prostu i mogą być zdrowe, ale się wyłamać, więc lepiej je wtedy chrobotnąć jesienią, bo albo je stracimy od wiatru, albo zaryzykujemy i może przetrwają. Jest taki też temat bardzo popularny, no i trudny, no bo największym problemem w uprawie borówki jest drobny owoc. Co się dzieje, jeżeli ktoś posadzi borówkę? Rok, dwa, trzy, jest wszystko super, gruby owoc, a później drobnieje. Czy jest na to jakieś lekarstwo, czy taka kolej losu? No lekarstwo jest, przede wszystkim wiedza. Najczęściej właśnie to się trafiają się takie pytania, gdzie gdzieś tam rok, dwa czy trzy góra po posadzeniu jeszcze te owoce mamy grube, nawet w odmianach typowo grubych, czyli jakiś tam czy Draper, Calypso, Bonus chociażby, a potem te owoce drobnieją. Albo od razu od wiosny, znaczy od pierwszego rwania już są drobne, albo w trakcie rwania drobnieją. Czynników jest bardzo wiele. Przede wszystkim najczęstszy błąd wszystkich plantatorów, takich młodych, to kupują młody materiał i ładne, duże kupiliśmy, szkoda, nie będę ciął, albo tnę bardzo słabo. Bo szkoda. Efekt jest taki, że ta borówka przez rok czy przez 2 lata jest czasem niecięta albo bardzo słabo i jeżeli roślina jest niecięta, nie dostaje sygnału, że ma się rozwijać, no to ona zbyt wielu przyrostów nie ma, nawet dobrze odżywiana. W momencie, kiedy ją mocno tniemy, ona 3 razy szybciej rośnie. Dużo więcej energii w to wkłada i krzew się odmładza. Czyli jest to naturalny efekt starzenia. Często właśnie po 2 czy 3 latach owoce drobnieją, krzew wygląda jakby miał być do wyrwania i potem musimy to 2 lata naprawiać, bo trzeba bardzo mocno ciąć. W pierwszym roku bardzo mocno, w kolejnym jeszcze mocniej, żeby coś tam odrosło i czasem jest to 2 lata naprawy, więc lepiej od razu, sukcesywnie co roku ciąć. To jest efekt starzenia się roślin, a im starsze, tym bardziej słabe, tak jak my. Czasem mózg nadąża, ale w pewnym wieku dupa już nie zdąża za nami. Tak? Kolejny punkt, no to złe odżywianie. I tutaj, jeżeli ktoś zadaje mi pytanie, panie, czym nawozić, to ja już wiem,
że dobrze plantacji nie prowadzi, bo nawożenie to się nawozi żyto od 30 lat tym samym, 300 kg mocznika, 200 kg siarczanu i ono musi rosnąć. Borówkę się odżywia. Przenawożoną, czyli przypalony system korzeniowy, bo jest przenawożone, to jest kwadratura koła. Nie rośnie, nie puchną owoce, no to dosypie więcej. Nie rośnie, nie puchnie, mało przyrostów, doleje więcej, dopryskam więcej, dosypie, a to już nie rośnie, bo już była przypalona. Właśnie w ten sposób działa, ale zagłodzona borówka, jesteśmy w stanie fertygacją ją w tydzień naprawić, po tygodniu widzimy już efekty, może nie naprawić, ale widzimy efekty po tygodniu, dolistnie irygacyjnie w ciągu dwóch dni widzimy efekty, a czasem i na drugi dzień już widać te efekty, ale przenawożoną, przypaloną najczęściej jest do wyrwania, bo system korzeniowy, korzeni włosowatych w borówce jest bardzo trudno naprawić. Czasami jest nie do naprawienia. Ona będzie żyła jeszcze przez kilka lat kolejnych, ale nigdy nie będzie wydajna. Nigdy nie będzie ten owoc dobrej jakości, nie będzie gruby, nie będzie go aż tyle. No i same krzewy będą też paskudnie wyglądały. Więc to chyba takie najczęstsze problemy, no pomijając fakt odpowiedniego cięcia. No ale no to już myślę, że filmami. Tyle razy poruszaliśmy odpowiednie cięcie, i że... będą tematy poruszane, bo przecież mamy przed sobą zimę i na pewno materiały będą powstawały. Kochani, zachęcamy Was do komentowania i pisania pytań, bo to są właśnie Wasze pytania. No i teraz na sam koniec tak. Na wiosnę posadziliśmy pierwsze 6 odmian. Następna, czyli 7. No teraz będzie kalipso. Kalipso. Czekamy na rejestrację kolejnych odmian olimpijskich. Mam nadzieję, że już niebawem jesienią skończy się proces rejestracyjny odmian i będziemy mogli również do Ciebie na pole dać, żeby mógł sobie każdy obejrzeć, jak te owoce, krzewy wyglądają. Może zróbmy tak, że dopijemy kawę i pójdziemy na szkółkę i coś tam widzą jeszcze, może... Tak, może nigdy nie opowiadaliśmy o kalipso, to też takie pytanie mówiłeś. Wstęp do materiałów, no, w którym w przyszłości te kalipso na pewno będzie sadzone, kto wie, może w następnym odcinku. Postaram się jak najbardziej szczegółowo, na tyle, na ile potrafię opowiedzieć o odmianie kalipso. A Państwa zachęcam do właśnie pisania komentarzy i pytań, które dzisiaj się nie pojawiły. Może w następnych materiałach pojawią się kolejne pytania. Zrobimy serię właśnie takich... No i tak jak dzisiaj, odpowiedzi na takie najbardziej nurtujące pytania, albo najbardziej ciekawe. I dzięki temu ci, co zadają pytania, będą mieli motywację do czekania na następnych materiałów. Do zobaczenia. Cóż mogę powiedzieć o tej odmianie? Przede wszystkim czas zbioru jej, no w zależności od oczywiście specyfiki uprawy, jest to odmiana, gdzie można by było może najprościej powiedzieć jakieś 7-14 dni po drejperze, jeżeli na tym samym polu rośnie. Owocująca w miarę jednocześnie, czyli też dochodzi podobnie jak drejper na dwa zbiory. Trzeci to taki może być opłacalny, ale i nie musi, jeżeli dobrze dopracuje. Budowa ściany komórkowej, bardzo podobna do Chandlera, jednakże gęstość owocu kilkukrotnie lepsza, co sprawia, że twardszy jest o wiele od Duke'a na przykład. No i wydaje się dużo twardsze też być od Chandlera. No kalipso oczywiście nalot piękny, tak? Twardość super. O Brixach i całej reszcie za chwilę jeszcze opowiemy, ale rzeczywiście ma tendencję do pękania. W momencie, kiedy ma już dojrzałość zbiorczą, to z reguły czeka się jeszcze dzień, dwa z każdą odmianą borówki w zasadzie, żeby ona urosła, bo przez ostatnie dwa dni ona potrafi 50% zwiększyć swoją objętość, tak jak na przykład Draper czy Chandler, zwiększając swoją objętość i Blue Crop również. Kalipso ma również tą tendencję na ostatnie dwa dni, ale jeżeli przyjdzie wtedy nam deszcz, potrafi popękać. Są przypadki, gdzie ktoś naprawdę bardzo długo przetrzyma i popęka jej bardzo dużo, a są to niekiedy małe mikropęknięcia gdzieś tam od ogonka. No różnie to bywa. Wszystko zależy od uprawy, czy ktoś podawał właśnie ten wapń może, czy nie podawał wapnia na już rok, dwa lata wcześniej, bo owoc budujemy niekiedy dwa lata wcześniej, a nie tylko w ostatnich miesiącach. Jeżeli chodzi o samo jeszcze kalipso i dalszą sprzedaż jego, ja przez ostatnie lata byłem święcie przekonany, bo jest to stosunkowo młoda odmiana w naszym tutaj regionie, w Polsce, że ona nie będzie może idealna do przechowalnictwa, do przetrzymywania. Jednak ten rok, bardzo specyficzny, pokazał,
podobał i naprawdę mam feedback z wielu plantacji, kilkunastu, może dosłownie, ale jednak, gdzie owoce zbierane były w tym roku 3 tygodnie wcześniej niż normalnie, wszystkie owoce, więc zbierane były gdzieś tam końcem lipca, czy w połowie lipca i sprzedawane były 20 września. Trzymane były w kontroli, nie zagazowane, nie w workach, tylko po prostu w zwykłej kontroli i sprzedawane 20 września, tam nie było zbyt wiele odpadu, praktycznie wcale. To wszystko zależy też, jak były zbierane na polu, jak konfekcjonowane, stopień chłodzenia, czy to było cykliczne chłodzenie, ominięty punkt rosy i cała reszta, ale w rezultacie sprzedawali to w cenie niemalże dwukrotnie wyższej od tego, co było w lipcu. Zamiast za 14 zł, to słyszę ceny pomiędzy 27 a 30 zł we wrześniu za to kalipso, więc wydaje się być bardzo fajną odmianą, o ile zdążymy zebrać, bo też musimy wiedzieć, że 20 sierpnia już się zaczyna święto narodowe na Ukrainie, czyli szkoła i wykopki kartoszków i mamy wielką migrację z Polski na Ukrainę, to też musimy myśleć o tym, sadząc właśnie kalipso, żebyśmy mieli kim to zebrać. Tak, no tutaj jeszcze analizując rozmowy z kupcami, którzy kupują bardzo duże ilości borówki, słyszę też, że kalipso ma bardzo dobry shelf life, bardzo dobrze, w dobrej jakości kupione, bardzo długo leży na półce sklepowej, to jest bardzo duży plus. Może to mieć też wpływ na to, że no, budowa ścianokomórkowej jest dobra, ale też i poziom cukru w tych owocach w odpowiednim czasie zebranych jest też bardzo dobry. Odporność na przymrozki? Odporność na przymrozki w tym roku ani w poprzednich 3 latach nie słyszałem, żeby gdzieś tam przemarzło, tak jak przemarzają niektóre odmiany, tak? Gdzieś tam pojedyncze jakieś tam pąki, jakiś mały procent, 10%, 15 pąków, oczywiście trafia się, bo to nigdy nie ma odmiany odpornej całkowicie, ale w tym roku na przykład nie zdarzyło mi się, żeby ktokolwiek powiedział, że spaliło mu 50% plantacji, 80% plantacji, nie trafiło się. Ale wracając jeszcze do tego cukru, właśnie mierzone to Brixem, czyli kalipso w czasie właśnie dojrzałości zbiorczej jest o wiele słodsze od Duke'a na przykład, czyli już na pewno o wiele smaczniejsze, jeżeli chodzi o owoc deserowy, bo tak mniej więcej, jak pamiętam z tabeli, to Duke ma około 11 punktów właśnie Brixa, Draper ma chyba około 13,75, może 14, Chandler około 12,5, a Calypso 13, tam z haczykiem też potrafi mieć 12-13. No zależy też od produkcji, kto jak produkuje, w jakim czasie zbierze, ale średnio jest to bardzo słodki owoc i może też dlatego ma bardzo długi, bardzo długo jest na półce. Wyższy punkt stopnia tego Calypso, im słodszy owoc, tak? Tak. Ja widzę, którzy właśnie... Im więcej punktów właśnie w tabeli Brixa, tym bardziej słodki owoc, a cukier, no to naturalne pektyny, czyli w jakiś sposób też konserwują. Ten owoc może i na półce dłużej leży, tak? W następnych odcinkach będziemy pokazywali dosadzanie u Piotra na polu właśnie testowym, sadzenie kalipso. Mam nadzieję, że już skończą się również procesy rejestracyjne odmian olimpijskich i również będziemy mogli już je tam w pole posadzić. Także będziecie mogli Państwo być na bieżąco. Jeżeli czegoś nie powiedzieliśmy, a macie Państwo jakieś pytania, zachęcamy do pisania komentarzy. Zrobimy cykl właśnie filmów odpowiedzi na pytania widzów.